jasno dalej. W tym odcinku moja recenzja katalogu litewskich pieniędzy z 1495 roku po 1536 rok autorstwa Dmitrija Chuleckiego oraz Giedriusa Bogdanasa. Bardzo piękne wydanie, jest to w miarę znane dla mnie już wydanie, tak jak w 2017 roku zamówiłem u pana Giedriusa poprzedni katalog, z którego byłem bardzo zadowolony z używania tego katalogu, bo ponieważ kupiłem kilka tych pół groszy, zwłaszcza Zygmunta Starego oraz kilka Aleksandra Jagiellończyka i nie miałem żadnej informacji na ten temat, no i szukałem literatury, no i znalazłem ten oto katalog i zamówiłem z Litwy. Bardzo szybko ta paczka dotarła do mnie, 7 dni. I katalog był u mnie, bardzo piękny. Dowiedziałem się z tego katalogu, od razu zacząłem identyfikować monety. Jedna moneta była nieopisana i tą monetę, kiedy była taka potrzeba, to sprzedałem i za bardzo dużą kwotę i sprzedałem na Litwę tą monetę do zbieraczy. Bardzo piękny katalog. No a to wydanie 2017 roku, a w 2021 roku w Litwie wydano ten przepiękny oto katalog, poszerzony katalog w porównaniu z poprzednim katalogiem, który miał taki rozmiar, to ten jest w 3 razy grubszy, 3 razy większe opracowanie. Pojawiają się już denary Aleksandra Jagiellończyka opisane, też mnie ciekawił ten temat, tak, a także pojawiają się grosze litewskie z 1535 oraz 1536 roku, temat, który jeszcze nie do końca został zbadany. No i dlaczego pojawił się ten katalog? Dlatego, że autor, pan Giedrius Bogdanas, prowadzi taką stronę internetową na Facebooku, gdzie użytkownicy wysyłają zdjęcia nieopisanych monet. Autor pomaga w identyfikacji tych monet. No i dzięki temu pojawiają się nowe warianty tych monet w katalogu. I dzięki temu powstał w 3 razy grubszy, w 3 razy większy odmian katalog. Katalog ten jest wykonany z dość dobrego, z dobrej jakości papieru. Ten papier nadaje się do codziennego użytkowania bez przesady. Mogę śmiało powiedzieć, że można na co dzień używać tego katalogu i nic mu się nie stanie, dlatego że jest bardzo dobrze sklejony, zszyty i żadna ze stron, nawet po zalaniu na przykład, czy tam po długim użytkowaniu, nie straci swojego takiego pierwotnego wyglądu, tak, i informacja będzie nadal czytelna i wszystko będzie jednolite. Jak ten katalog wygląda? Zaraz Państwu powiem. 346 stron ma ta książka. Autor podzielił, jak widzicie, takimi kolorami różne typy monet. Pierwsze to maluteńki, tam kolor bodajże niebieski. To nawet nie niebieski, a granatowy. To denary Aleksandra Jagiellończyka. Z kolei idzie kolor taki jak ten, to już idą pół grosze Aleksandra Jagiellończyka. No i najwięcej tych monet tutaj opisanych to Zygmunta I Starego. To oznaczone takim kolorem te monety i łatwo można sobie tam poszukać informację potrzebną. No i zielone to same ciekawe. Według mnie to te grosze litewskie z 1536 roku napisane. Struktura katalogu wygląda następująco. Tutaj widzimy ta strona tytularna. Wilnus 2021 rok, najnowsze opracowanie. Dalej idzie, że ta książka poświęcona przodkom, tak,
I tutaj napis i na litewsku, i po litewsku, i po białorusku, i po litewsku. Z kolei trzeba powiedzieć, że jest ta książka bardzo bogato ilustrowana i takie różne tam zdjęcia lub tam rysunki lub obrazy podano z opisem w podalszych częściach katalogu, zresztą zaraz to wszystko zobaczycie. Tutaj treść mamy. No i tutaj oznaczenie tej treści. Najpierw idą denary Aleksandra Jagiellończyka, później idą pół groszy Aleksandra Jagiellończyka. Wszystkie wybite w mennicy wileńskiej. Z kolei idą litewskie pół groszy Zygmunta I Starego, no i na samym końcu idą grosze litewskie 1535-1536 roku. Dalej idzie w katalogu, autor opowiada, autorzy opowiadają w języku litewskim o historii państwa Litwy, jak to państwo powstało i o początkach tego państwa. A na tej stronie pojawia się opis systemu monetarnego na Litwie w 1495, a w 1536 roku podaje się stopy monetarne od denara do grosza. Tak, tak, dokładnie grosza. Nigdy nie słyszeliście, że istniał grosz litewski Aleksandra Jagiellończyka, ale w literaturze numizmatycznej było podano, że było znano do wojny jakby dwa egzemplarze i po wojnie ginie ślad po tej monecie, a tutaj autor podaje informację, że taka moneta znajduje się w Muzeum Narodowym na Litwie i ta moneta kiedyś należała do Kazimierza Strączyńskiego, później do Władysława Bartynowskiego, no i została przekazana do tego muzeum na Litwie od pana Lecha Kokocińskiego z Warszawy jako dar dla muzeum. I dość ciekawa, do ostatniego czasu nawet w polskiej literaturze tam numizmatycznej na forach pisze, że ślad po tych monetach zginął i tak naprawdę do końca nie wiadomo, czy ta moneta istnieje, a moneta znajduje się w Narodowym Muzeum na Litwie. Dalej tutaj autor rozpisuje, co oznaczają te napisy na tych monetach, tak, i podaje się tutaj tam różne obrazy, tak, tutaj widzimy stempel do wybijania denarów litewskich, tutaj opowiada autor system monetarny, jak wyglądał w pełni to denar, czyli jaki stosunek był tam denara do grosza, jaki rozmiar tych monet, jaka waga. Wszystko jest podane. Także dalej idą pół grosze, dalej idą pół grosze tego Zygmunta I Starego. No to jak widzicie, na przykład 6 16 od grosza. Rozmiar 20 mm, waga tam 1,29 g. No i dalej grosze idą. Jak wyglądała systema monetarna. Z kolei dalej autor podaje informacje tak dla zrozumienie, co jest, czym jest ten katalog. Tutaj widzimy katalog, który teraz trzymam w ręku, autorstwa Huleckiego i Bagdonasa. I tutaj widzimy, ile tych monet zostało opisano. Tutaj widzimy poprzedni katalog Huleckiego i Bagdonasa, ile monet było opisano, a tutaj widzimy katalog Iwanowskasa 2013 roku. No i jakoby pionierów, można powiedzieć, kto tam już tak mniej więcej fachowo badał te monety. Katalog 1993 oraz 2006 roku autorstwa Sajauskasa oraz Kaubresa.
No i tutaj, jak widzimy, na przykład w tym najnowszym opracowaniu, w tym katalogu opisano 15 wariantów denaru Aleksandra Jagiellończyka, 141 wariantów półgrosza Aleksandra Jagiellończyka. W poprzednim katalogu denarów w ogóle nie było i było tylko 89 półgroszy Aleksandra Jagiellończyka. Teraz mamy 149 opisanych. Z kolei 858 półgroszy Aleksandra, tego Zygmunta I Starego było opisane w starym katalogu. W nowym katalogu już mamy 1175 półgroszy Zygmunta I Starego. No i pojawiają się już w tym katalogu, jak wspomniałem, grosze 1535 oraz 1536 roku i mamy tutaj aż 219 odmian. Tak, w katalogu Iwana Uskasa tylko 169 wariantów tej monety, a w katalogu Saja Uskasa i Kaubrysa tylko 144 grosze litewskich 1535 oraz 1936 roku. Tutaj mamy kolory, oznaczenia w tych skalach, w tych diagramach. Różne kolory. Tutaj denar, tutaj Aleksandra Jagiellończyka pół grosz, tutaj pół grosz Zygmunta I Starego, tutaj grosz Zygmunta I Starego. Dalej idzie instrukcja, jak korzystać z katalogu. No i tutaj podają taką informację o skrótach wykorzystanych w tej książce. BSU, tam Białoruski Narodowy Uniwersytet w Mińsku. Znana firma numizmatyczna, Damian Marciniak. Muzeum Pieniądza w Banku Litewskim tam w Wilnosie. O, i tak można tam, Poznański Dom Aukcyjny, tam Rzeszowski Dom Aukcyjny, Warszawski Centrum Numizmatyczne. No i tutaj autor podaje taką informację, jak korzystać z tej książki. I tutaj informacja jest taka, że podano, że stopień rzadkości waha się od 1 do 10. 1 to jedyny znany egzemplarz, 10 to powyżej 100 znanych monet danego wariantu. No i taka gradacja jakby od 1 tam do 10. Tam im mniejsza cyferka, tym rzadsza moneta. Tam 1, 2, 3, 4 to tam bardzo rzadkie tam i czasami unikalne pojedyncze monety. O, także żebyście wiedzieli, to taka know-how, bo zawsze było tak, że im większy stopień rzadkości, tym rzadsza moneta, a w przypadku tych monet litewskich, to autorstwa danych autorów, to im mniejszy stopień rzadkości, im mniejsza cyfra, tym rzadsza moneta, żebyście wiedzieli, tak? Bo czasami jest tak, że na aukcji ktoś pisze prawidłową prawidłowy stopień rzadkości, a cena na monety nie nabiera tam żadnych tam mega tam wysokich cen, bo nikt z kupujących nie wie, że ta moneta jest ekstremalnie rzadka, pojedyncza moneta. No i tutaj podaje autor informację, że tam że monety powiększone w 1,5 razy w tym katalogu. I zaraz zobaczycie, jak te monety wyglądają. Oto denary Aleksandra Jagiellończyka, rozdział poświęcony tym denarom. Według autorów wybijane w 1501, a 1506 roku na Wilnie. No i tutaj mamy te monety akurat powiększone w 1,5 razy. Bardzo czytelne monety. Trzeba powiedzieć, wiem jak to wydawać książki i muszą być zdjęcia bardzo dużej rozdzielczości i każde zdjęcie musi być dołączone. I autorzy przeprowadzili tytaniczną pracę, żeby zebrać te wszystkie obrazy, podać do drukarni i wydrukować tak, żeby tak każde zdjęcie było czytelne, bo
naprawdę to godne podziwu i zaufania takie wydanie. Znaczy, tutaj mamy oznaczenie, jakie kombinacje tych denarów istniały. Dwa typy półgoni i tutaj czerwonym kolorem autor podaje, tak jakby podpowiada, na co zwracać uwagę. Tutaj mamy na przykład raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem typów orłów. No i kombinacje pogoń do orła, tak? Pogoń typu A z orłem typu trzecim może być wariant. Pogoń typu B może być z sześcioma wariantami orła polskiego. Tutaj mamy na przykład, na co zwracamy uwagę? Tutaj na przykład sześć piór mamy na skrzydle. Tutaj mamy na przykład pięć piór, to zwykle jakby tam. Tutaj mamy już inny ogon, tutaj mamy tam inne lapy i głowa orła pochylona do tyłu i trzy takich piórka na szyi orła. Tutaj głowa orła prosta, tutaj tam inny kształt, na przykład lapy oddzielne od samego orla, tak? Jakby dwie lapy oddzielne namalowane, no i inny kształt głowy. Tutaj orzeł bardzo piękny, ja taki denar kupiłem ostatnio. Bardzo taki masywny orzeł i skrzydła, raz, dwa, trzy, cztery, pięć tych piór mają. Bardzo piękne. No i tutaj autor podaje nam numer katalogowy, odmiana ABC i charakterystyczne literki, które używano z tyłu nad pogonią. Tutaj za pogonią tutaj znajduje się literka A. No i stopień rzadkości. Dwójka to bardzo taka rzadka moneta, trójka nieco rzadsza, tam czwórka to jeszcze tak bardziej powszechna moneta. No i tutaj wizerunki, jak akurat wyglądają te odmiany, a także autor podaje, u kogo ta moneta była w kolekcji. Tutaj w danym wypadku, w przypadku Warszawskie Centrum Numizmatyczne. Co ciekawe, autor, zbierając monety na tej stronie na Facebooku, zawsze zapisuje imię i nazwisko właściciela i podaje to imię w katalogu. Tutaj na przykład Wolodymyr Chopiuk, no, chyba z Ukrainy. No i tak opisano 15 tych wariantów tej monety. Tutaj podane też różne tam kombinacje orłów pogoni i na co zwracać uwagę. A tutaj na samym końcu każdego rozdziału autor podaje imitacje i naśladownictwo tych monet. Z kolei kolejne monety, tam opisane denary, też dwa warianta, ostatni rok bicia, 1506 rok. No i jakie kombinacje były orłów i jaka pogoń. Dalej mamy rozdział poświęcony półgroszom Aleksandra Jagiellończyka. Autor od razu dzieli te monety na dwie takie główne kategorie. Pierwsze to monety wybijane z literkami w stylu gotyckim, gdzie charakterystyczna literka M i N pisze się w ten oto sposób. No i wydziela dla porównania literki renesansowe, Roman style na języku angielskim, gdzie te literki wyglądają jak dzisiejsze literki M i N, znane nam jako Times New Roman w czcionce lub Arial. I tutaj autor podaje, podzielił emisję tych półgroszy Aleksandra Jagiellończyka na 9 emisji. Tak, zaraz zobaczymy. Tak mówię z pamięci, bo w poprzednim katalogu było 9. I ja zaraz to wszystko sprawdzę. Tak.
Tak, tak i zostało 9 emisji, tylko katalog został poszerzony na te główne monety. Zaraz ja wam Państwu pokażę, tutaj już pojawia się już opis wariantów i odmian tej monety. Standardowy napis Mon Aleksandri Magni Dwuk Litwanie. Moneta Aleksandra, Wielkie Księstwo Litwa. No i tutaj czerwonym kolorem blondy zaznaczone w opisach. Tak na przykład zamiast słowa Magni, Mgani. Zamiast słowa Litwanie, Litwanie poprzez W napisana, a nie poprzez V prawidłowe. Granatowym kolorem zaznaczono przebite literki. Litwanie jakby prawidłowo napisano, ale literka V została nabita na literce A. Tak jakby było Litanie, a zostało przebito na Litwanie, na poprawne. I tak wygląda opis i bardzo fajnie opisano. Tutaj wariant tej monety, jakby numer katalogowy H1 i wariant A, A1, A2, B, C, D. No i stopień rzadkości tak samo jak od 1 do 5. 1 to najrzadsza ten moneta. Jak widzicie Państwo, bardzo duży temat do ogarnięcia. Tutaj widzimy portret króla Aleksandra Jagiellończyka. Dalej widzimy, na co zwracać uwagę. Tutaj ogony na przykład mogą być pojedyncze, podwójne, potrójne, pozawijane tam w różne strony. Tutaj w dół tak zawijano, tutaj w górę zawijano ten ogon konia. Tutaj kształty, ilość piór na skrzydle orła. No i tak wygląda. Tutaj na przykład ciekawostka, czerwonym kolorem jakby zrobiono takie, że nie ma tutaj oznaczenia interpunktacyjnego między słowem magnie a dwóch. Też rzadkość i moneta dość rzadka, stopień rzadkości R3. I to wszystko jest podane. Bardzo rzadka i tam nietypowa pogoń i literki zastosowane w tej pogoni. Faktycznie najrzadszy typ emisji to emisja piąta, wybijana między 1501 a 1502 rokiem, kiedy Aleksander Jagiellończyk został także i królem Polski. I dany typ emisji charakterny tym, że ma jakby literki i gotyczne, i renesansowe. Na stronie z orłem mamy literkę jakby renesansową, już współczesną literkę, a na stronie z pogonią mamy taką starą literkę, która M i N. Aleksandri Mon. I te monety najrzadsze faktycznie, zobaczcie sobie stopień rzadkości. Nie wyżej aniż tam piątka i bardzo rzadko spotykane, i ja faktycznie może jeden raz tylko miałam taką monetę. Bardzo pięknie opisane. Z kolei idzie tam na przykład szósta emisja, lata autor podaje 1502-1504. No i też informacja, odmiany, warianty opisane, wszystkie możliwe i znane w 2021 roku. Tak, idziemy dalej. No i tak opisano aż 9 odmian. Na co zwracać uwagę? Tam na przykład kopyta pod konia, na łapy orła, tam kształt głowy i pochylenie tej głowy orła. Takie wszystkie rzeczy robią monety przydatne do identyfikacji dzięki temu katalogowi. Tutaj zobaczcie, jaka ilość wybijanych monet z blondami. Aleksandr, Aleksandrii.
Magn, Litwanie, bez literki E. No to wszystko temat do ogarnięcia i kto się interesuje tymi monetami, to warto naprawdę korzystać z tego katalogu. Dalej idzie bardzo ciekawa publikacja poświęcona monecie, która łączy w sobie i pół groszy Aleksandra Jagiellończyka i grosz litewski Zygmunta I Starego z 1535-1536 roku. Moneta ta została wybita na krążku monety Aleksandra Jagiellończyka. Awers typowy dla półgrosza Aleksandra Jagiellończyka, natomiast rewers został obcięty z orłem i tylko centralna część zachowana z tym dużym orłem i przepięknym orłem. I tutaj artykuł poświęcony pana Aleksandra Chramyka z Białorusi tej monecie. Dość ciekawa moneta znaleziona na Ukrainie, tam gdzie niedaleko miasta Włodzimierz Woloński, na rzece Luga. Jest tam taka rzeka i taką monetę poszukiwacze na Ukrainie znaleźli i autor opisał, co myślę na temat tej monety. Dalej idą monety Zygmunta I Starego, też różne odmiany, warianty, bogato ilustrowana. Dalej mamy artykuł poświęcony najrzadszym faktycznie monetom, jednym z najrzadszych z roku 1508. Pierwsza emisja tych półgroszy odbyła się w tym roku i znane tylko chyba tam dwie lub trzy monety. I tutaj autor Valdas Kavalio Uskas z Litwy opisuje ciekawy artykuł na temat tej pierwszej faktycznie emisji półgrosza Zygmunta I Starego na Litwie. Dalej idzie tam rok od 1509 po 1529 rok i też opisano, tak jak w półgroszach Aleksandra Jagiellończyka, różne kombinacje, przebicia, blondy czerwonymi literkami, przebicia granatowymi literkami. No i tutaj na co zwracać uwagę, tam na przykład pogoń, orzeł, tutaj na przykład zakończenie skrzydeł orła, czy ma nożny, czy nie ma nożen pogoń. Tutaj zwracamy uwagę na zakończenie i interpunktacje, na przykład te cztery kropki, dwie kropki, jedna kropka i tutaj tak samo, tam dwie kropki, jedna kropka, między Dwukis a Litwanie, między moneta Sigismundi, na przykład D napisano lustrzanie, tam zakończenie, tam dwie kropki, jedna kropka, może być nawet osiem kropek, tam jedna, dwie, trzy, cztery, pięć, osiem, może nie być wcale, tam mogą być literki po gdzieś tam zagubione w trakcie emisji, tak, czyli z takimi błądami. I tak w tym stylu autorzy opisują te monety dla każdego roku aż po 1529 rok. I pokażę Państwu, jak się zmienił na przykład krój literek. Tutaj mamy jeszcze takie wczesne emisje, jeszcze takie literki w stylu takim gotyckim, a później pod koniec emisji pojawia się już w stylu renesansowy. Zaraz ja pokażę to Państwu. No i tutaj też autor podaje charakterystyczne kroje liter dla danej emisji. Literka A na przykład, jaka może być, tak, może być taka, może być taka. I to bardzo ciekawe. I na stronie z pogonią, i na stronie z orlem. Na stronie z orlem występuje jeszcze taka literka A. I to wszystko jest podane w tym katalogu.
Tutaj mamy mnóstwo tam wariantów napisania literki A, M, N i to mamy na przykład emisję już 18 roku i na stronie z Orlem też literki różnią się A, M, N, na co zwracać uwagę. Także na przykład na kopyta, na nożny, na głowę orla. Moneta Sigismundi. Sigismundi, bez literki S. No i taka to rzadkość na przykład. Najrzadsze faktycznie, jedna z najrzadszych monet to moneta na przykład Zygmunta I Starego, wybijana w latach, w późnych latach, w 28, 29. Ceny na te monety sięgają astronomicznych cyfr. Astronomicznych pieniędzy. Widzicie, bardzo dużo tych monet tam, jak wspomniałem, powyżej 1000 wpisanych monet Zygmunta I Starego. Tutaj na przykład data przybita z 1522 na 23 i tutaj ta cyferka granatowa. Monea zamiast moneta. No i odpowiedni stopień rzadkości, tam R2. Ekstremalnie, faktycznie rzadka moneta tam. Także na przykład autor podaje informację, że trzeba tam zwracać uwagę na łokieć pogoni, tak. Jak widzicie, bogato ilustrowany katalog, opisane blondy różnych kombinacji znaków interpunktacyjnych, gdzie kto właściciel monety, też napisano na przykład dana moneta w kolekcji Claudiusa Kubiliusa. I ta, czasami jak zapożyczone ze strony internetowej, to też autorzy podają, że z którego resursu skorzystano, żeby opublikować monetę w danym katalogu. Oczywiście ze zgody właściciela strony internetowej lub firmy numizmatycznej. Tutaj na przykład 27 rok, bardzo ciekawy, literka N w lustrzanym odbiciu napisana i cyferka 7 jako literka A bez kreski. Ciekawe takie monetki i to wszystko jest opisane dla każdego roku. I większego zbioru tego typu monet opisanych nie znajdziecie Państwo w żadnym katalogu. Jak widzicie, książka bogato ilustrowana. Na danej stronie rodzina Sigismunda I Starego, znanego też jako Zygmunt Jagiellończyk lub Sigismund I na Litwie i na Ukrainie. 29 rok, najrzadszy rocznik, faktycznie 27, 8, 9, ceny osiągają bardzo wysoki poziom, ekstremalnie wysoki i ekstremalnie rzadkie te monety z tych roczników, ostatnich roczników faktycznie wybijania. No i na samym końcu rozdziału tradycyjnie autorzy podają nam imitacje i naśladownictwa tych pół groszy, jak wyglądały w tamtych czasach. Bardzo piękne monety, czasami identyczne do oryginalnych, tylko że nie ze srebra. Kolejny rozdział to poświęcony groszom litewskim z 1535 oraz 1536. Przypominam, że opisano najwięcej kombinacji w danym katalogu, w żadnym innym na świecie katalogu nie było więcej opisanych groszy z danego okresu panowania Zygmunta I Starego. Też różne kombinacje orłów i pogoni, różne położenie i kształty miecza. Tutaj bardziej przypomina sable, różne kształty
tej tarczy, pogonie, tak. No i tutaj dalej przedłużanie, jakie warianty i kombinacje. Pierwszy typ, drugi typ, trzeci typ orła, czwarty typ orła, piąty typ orła. Piąty ma takie podwarianty różne i z jakimi pogoniami mogą się, no a także ten monogram mincerski też, różnych kształtów i form heraldycznych, tak. No i tutaj widzimy opis, numer porządkowy, katalogowy, wariant monety, wariant napisania napisów, znaki interpunktacyjne, na przykład trójlistnik, literka N tam lustrzana. No i takich monet tutaj też dość sporo opisanych jest w tym katalogu. Вот, кшталты погони, там малютки херб погони. Вот, рочник 36. Еще более иные монеты, так. Иные варианты, иные комбинации тих орлов и погони, направда, есть дуже. И теж там херб мінцерський. Zobaczcie sobie. Naprawdę każda moneta da się odczytać. Bardzo dobra jakość tych zdjęć. W książce bardzo wielka rzadkość. Moim zdaniem, że to faktycznie najlepsze opracowanie dla monet litewskich z tamtego okresu. Żaden inny katalog chyba nie opisał tak bardziej szczegółowo każdą monetę z danego okresu panowania. Zobaczcie, bardzo, bardzo dużo tutaj materiału do opracowania. Naprawdę, książka nie posiada żadnej strony bez zdjęć monet, bez informacji, po prostu rewelacja. Dawno miałem zamiar kupić ten katalog, ale tak jak mam tam sprawy prywatne, to chciałem kupić ten katalog, kiedyś był tam na stronie internetowej jednej platformie sprzedażowej w Polsce, ale później znikł ten katalog. No i tak już jakoś tam zapomniałem, bo chciałem zamienić, bo wiedziałem, że na początku roku wyszło nowe opracowanie tego katalogu starego i chciałem wymienić, by więcej wiedzieć, co kupuję na różnych aukcjach. No i na sam koniec widać, autor podaje bibliografię, czyli wykorzystane źródła. No i tak naprawdę to wszystko, co tutaj opisane, zostało wykorzystane dla skatalogowania danego typu monet i podziękowania autorów dla kolekcjonerów monet, które udostępniły zdjęcie własnych monet. Na samym końcu, jak widzicie Państwo, Ukraina, Litwa, Białoruś, Polska, Rosja, skąd tylko można, ludzie wysyłają zdjęcia do pana Giedriusa i te zdjęcia zostały po odpowiednim opracowaniu zostały opublikowane. Autor, jak opowiadał na swoim blogu, raz na 5 lat wydaje jakby nowy katalog, jakby poszerzony o nowe monety. Styczeń 2021 roku, autor Dmitrij Hulecki, Giedrius Bogdonas. Podziękowania dla każdego, kto pomagał zebrać informacje dla danej książki. Także moim zdaniem jest to faktycznie na pewno najlepszy katalog monet litewskich z danego okresu, monet, które ciekawe, jak i dla zbieraczy i w Polsce, i na Litwie, i na Ukrainie, i w Białorusi. Katalog międzynarodowy, tak jak kiedyś Państwo było nasze międzynarodowe, łączyło w sobie kilkanaście faktycznie różnych ludności i terenów. I to wszystko zostało opisane
monety z tamtego okresu zostały opisane w danym katalogu. I wiedza to podstawa, jak wiecie Państwo. Im więcej wiesz, tym mniej przepłacasz za monety i warto nabyć dany katalog, nawet dla tych, u kogo było stare opracowanie, warto nabyć katalog z tego względu, że informacji jest co najmniej 3 razy więcej i dlatego warto nabywać zawsze coś nowego. Dziękuję za obejrzenie danego odcinku i zapraszam do kolejnych. Pragnę podziękować panu Giedriusu Bagdonasu za udostępniony mi katalog. I było mi naprawdę przyjemnie poczytać ten katalog. Czytałem mniej więcej, opracowywałem ten katalog mniej więcej 7 dni i jestem bardzo zadowolony, że dostałem taką książkę w prezencie od autora danego katalogu. Dziękuję i do zobaczenia w następnych odcinkach. Oj, šermukšnio, kur tu augai tarbalių? Hei, ajajaja, kur tu augai tarbalių? Kur tu augai tarbalių, tarp šių žalių samanų? Hei, ajajaja, tarp šių žalių samanų? Oj, matuši, matuši, kam tu mani auginai? Ir į vaisko užrašė, ir tris trubas nukalai. Ir tris trubas nukalai. Pirma triuba triubijo, iš kiemelio, iš jodams.